Dobra, to zobaczmy jeszcze, co pisze w tej Ghostpedii, czy coś tam. W ogóle szkoda, bo tam było tyle miejsc, w których mogliśmy chodzić, o, żeby zobaczyć piękne zdjęcia babci. Moje cudowne ujęcia. Także fascynujące. Ona miała w ogóle język na wierzchu. No, wyglądała jak ten, jak klaun taki typowy. O, piękne ciałko bez głowy. Jest tu coś jeszcze jak to wyglądało? O, tutaj. Cudowne. Ale jaki długi język miała. Cześć, Teo! No kot nam zrobił szybką podróż. Z której strony to jest dla ciebie klaunem. No a nie widać, nie widzisz, że przypomina klauna? Jak ma ten, jak klauny mają takie właśnie ogolone trochę głowy z góry. Takie oczy, szkaradne twarze. Typowy klaun. No, nie zrobiłam... Chociaż zdjęcia Kici robiłam wcześniej, ale to dawno temu. Już chyba nie ma tych zdjęć, bo tej nie ma takiej pamięci w telefonie chyba. Dobra, co to była za babcia? Jest tu napisane? Kurde, bo ja teraz nie wiem. Żeśmy coś mieli. To chyba było. To było. Może to było to? Trochę tak wygląda. Palasik. I believed as the manifestation of black magic practitioners, Palasik gains the their power by eating infant babies and sucking their blood. These conditions are also hereditary, passed down for Palasik parents, their offsprings. Okay. Lead the situation. Nini Teti was a Palasik in disguise. Came to infiltrate and destroy the Melindas. Her actions were caused to obtain the power within the Keeper's blood and also hatred toward the Order. Okej, okay. Czyli ona faktycznie tą rodzinę Lindy zniszczyła, żeby posiąść ich moce. Zdjęcie tu mi klauna nie przypomina, aha. Okej, okay. Nie no, spoko, szanuję. A zdjęcie krówki? No właśnie, chyba zdjęcie krówki też wcięło, bo tak dużo robiłam tych zdjęć, że niestety zdjęcie krówki też wcięło chyba. Chyba, że ją... Nie, czekaj. Nie, nie widać jej tu, nie widzę. No, niestety wcięło. Wow, nie, nie chciałam tego robić. Wylądowaliśmy w czyimś ogródku. To na pewno. Czy to jest szkoła? Nie, no chyba szkoła nie. Aha. Dziękuję za follow, Kaigo. Hejo. Jezu, tam jest coś dziwnego, ja tam nie wchodzę. Mogę wejść do domu w ogóle? Czy muszę tam iść? Są kwiaty jakieś. A, mogę tu wejść. Okej. Okay. Ghost Hunter. Okej. Okay. Tu nie mogę wejść. Gdzie ja jestem? Jakaś uczta. Widzę. Tu żarły jakieś mielonki. Tam się coś świeci. A mogę iść na górę? Też mogę iść na górę, kurde, nie wiem. Gdzieś najpierw. Co to jest? Jakąś gazetę czytali chyba. Nie wiem. Dziękuję, miło mi go. Pełno klapek Japonek było przed wejściem. No, tak jakby tu impreza miała być. Teraz mnie coś tu będzie gonić, czuję. Jest jakaś toaleta, mogę się umyć. A, tędy mogę wejść.
The store is locked. No dobra. Ha, to jest wyjście na ogródek. Ten... To pewnie tamtą stroną też bym tutaj doszła, właśnie tym przejściem. Ale coś tu jest w ogóle? Chyba jednak muszę iść na górę. Tak mi się wydaje. Okej, to jest jakaś ciemnica. O nie, tam jest krew. Welcome. Ślady krwi prowadzą tam. Dziewczynka z telefonem dalej podbija miasto, tak. Podejrzenie dużo firanek. Kurde, ramen nabrałam ochoty. Wiem, że nie tematycznie, ale... Okej. Ta gra wywołuje w tobie dziwne fascynacje. Trochę. Nie, żeby coś. O, jaki ładny obraz. Dobra, tu mam jakieś rzeczy do zebrania. Ancient poem about Sulung. This ancient poem is writing... writings tell me about someone who lamented Sulung's fate. Maybe it is written by one of the keepers. O matko, dobra, to jest chyba po indonezyjsku, czy po jakiemuś innemu. A nie, tu jest przetłumaczone. Oh, poor you beautiful one. Dobra, trochę mi się nie chce tego czytać teraz. Co ja zabrałam do mojego inwentory? Aha. Aha, my jesteśmy w posiadłości tej nauczycielki, Siski. Myśmy tam wylądowali, ale dziwnie. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest to miejsce. Bo w sumie są tu zdjęcia uczniów i w ogóle, ale trochę dziwne, czemu akurat tutaj? Google Translate wleciał w tłumaczenie tej gry. No dobra, złazimy na dół w takim razie z tej toalety. Pewnie z toalety wyleci jakiś duch. To było jedyne pomieszczenie, gdzie ona powiedziała, że jest zamknięte. No użyj klucza. No przecież masz klucz. Nie jest tego? Ale chyba, że... Nie, bo to są pierwsze klucze, które miałam. To są z hotelu w ogóle. To masz jeszcze jedną zamkniętą? Łazienkę. Może tam? Nie, tej się nie da. Okej. Okay. Stało nawet w szkole na samym początku gry, w tej jednej z sal szkolnych. No, też było. Jęcząca Marta, okej. Okay. Znaczy, no te wcześniejsze na stówę były... we wcześniejszych lokacjach używane. To było w szkole. To było w szpitalu, to było... w tym hotelu chyba? I to też chyba w hotelu? No to to musi być tutaj. Ale do tej toalety nie działa. I co teraz? Znaczy tu była jeszcze jakaś toaleta, może zamknięta? Której nie wiem, tutaj nic nie widzę. Chyba, że tutaj coś... Może tu? Tu? Tu nie. Tu też nie. Tu też nie. Tu też nie. Wow. Aha, ona tu pociąga za klamkę w ogóle. No to nie rozumiem. Gdzie jest tu niby toaleta? Jeszcze. Może na górze, może tutaj? Nie. Aha! To była toaleta, spoko. Cześć, Dawidowski. No właśnie tam. Ło! Jak krwawo.
This bathroom looks... Why are these snake skins doing here? Aha, no jakieś skóry węża? Co? Nie wiem, i pełno krwi. Super, super łazienka. 10 na 10. Co teraz zdobyłam? Kolejny klucz. Basement key. Czyli tamto wejście to było wejście do piwnicy. O, dziękuję bardzo Dawidowski za subskrypcję dla Teo. Dziękuję. Ależ sypiecie dzisiaj, jesteście tacy mili dla mnie. Dziękuję. Aha, na dół, Boże. Jestem przymulona. Przepraszam. Jestem dzisiaj taka trochę do tyłu. Wybaczcie. tutaj. Pryskowe krwi. Twory nie mają odbicia, pamiętajmy. To nie dlatego, że twórcy nie umieją zrobić animacji lustra. No cóż. Jezu, się boję, nie chcę do tej piwnicy. Co nasza nauczycielka trzyma w piwnicy? Więcej schodów. A tu? Tu się nie da wejść. O matko. Okej. Słyszę dziwne dźwięki. Coś nie tak się dzieje z moim telefonem. Zaczął się psuć. No, nauczycielka miała niezłą biblioteczkę w piwnicy. Pomocy naukowe. No, chyba zgadłeś. Pomocy naukowe. Aha. A, coś tu jest. Dziwne coś. Ała. To zniknie. Zniknie. Dobra. Nie idziemy do długich korytarzy. Pewnie uczniów. Z tej piwnicy tam kotki są. Na pewno. Właśnie widziałam te kotki. O, znowu się psuje. Okej. Okay. Czemu ona trzyma w piwnicy mnichów? A tam jest. Au! Już z tyłu mnie wziął. Czekajcie, muszę się cofnąć. Oni przechodzą przez ściany. Au, 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 zostaw. Dobra. Jej, znowu jakaś subskrypcja poleciała? Boże, nawet nie zauważyłam. A Stormblast prezentował subskrypcję Lunali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć, lovely kittens. Hejo. Co to za zbok? Już myślałam, że się zbuguje o framugę jak w Simsach. No właśnie, też tak myślałam. Gdy chcesz medytować z mnichami, ale oni nie chcą z tobą, więc musisz ich zmusić poprzez uwięzienie w piwnicy. Boże, jakie to creepy w ogóle. Aha. A dead man with a strange outfit. I wonder what happened to him. Aha, czyli on nie żyje. Jest ubrany jak mnich. W ogóle to wygląda jak kwiatki w telefonie, a tak naprawdę to są pieniądze rozrzucone. Okej, okay. Siska miała jakieś tajemnice odnośnie rabowania banków chyba. No chyba rabowała banki. Tam jest kolejna ta postać dziwna. No, chodź tu, widzę cię. I don't know.
tym już poszło szybciej. No, ile hajsów. I pieniądze to kwiaty. No, na to wygląda. No, tak mi się nie mogę przyjrzeć. Ale mam zapis gry. To miłe. Dobra, tajemnica Siski revealed. O Boże, co to jest? Myślałam, że jakieś dziwne te... Dobra, tu telefon mi się nie psuje, ale... Wow, tu jest koleś w ogóle powieszony. Okej, okay, macie ciekawe twarze. Wygląda jak zagadka, dajcie mi. Zagadki są fajne. Chodźcie do Larki, do tatusia, chętnie was przygarnę. Wykorzystam w niecnych celach. Jeśli pieniądze to kwiaty, to znaczy, że kwiaty są pieniędzmi, a nasza Ania jest niezapominajka, czyli jest kwiatem. Okej, okay, czyli jestem pieniądzem? Ale ja nie chcę być wykorzystana. Nie jest piwnica, ona ma dungeon. No, trochę to wygląda niepokojąco dużo. Boże, dużo. No, dużo chyba. Nie wiem, dobra, nie wiem, czy źle powiedziałam. Okej, okay, tam jest coś na kłódkę. No matko, jakie ona skarby tutaj trzyma w ogóle. Jezus. O, widzicie? Tu brakuje tego emblematu. Mówiłam, że trzeba go zabrać ze sobą. A strange table and missing one plate. Maybe I should find it and put this mechanism. No kurczę, no mówiłam, że trzeba to wziąć. To nie. Głupia laska. Nie znasz się na przygodówkach. Ja wygląda jak milion dolarów, okej? Okay? Nowa waluta. Ale by było ekstra, jakby nas zaczęli gonić nagle. Ej! Proszę mnie nie gonić. Proszę nie słuchać Fretzla. Am I supposed to put on something? Tak. Idziemy tam z powrotem. Zamiast wziąć to od razu. Mówiłam, że to się przyda. Nie chciałaś mnie słuchać. No, wciskaj to tu. Okej, okay, teraz mamy układankę, widzę. Rotate right 4, rotate left 3, select WSAD, exit puzzle, right mouse lub backspace. No, tylko to jest jakieś skomplikowane, czekajcie. Mój mózg tego nie ogarnia, zwłaszcza, że mnie boli. Ała, ała. Nie, polałam. Czemu jestem takim debilem? Czekajcie chwilę. Ja tu... Coś tu polałam. Dobrze, że nie myszkę. Ale czemu oni mi każą... Aha, że trójka i czwórka to są rotaty. Aha. A to jest dziwne. Ojej, to wiecie co? To będzie trochę ciężkie chyba. W sensie, bo to rotatuje się. O matko, wszystko naraz. No to rotatuje to. Super. Teraz nie wiem za bardzo, jak mam to ustawić. Jakoś tak? Gdzie ona włożyła ten puzzle do spódnicy? Nie mam pojęcia. Nie do końca wiem, jak to ma wyglądać. To było... Tutaj by miało być... Aha, tym też mogę przełączyć. Wylewne jest... Boże... Y
no bo tu jest jeden kant. No ale tak to nie może być. To jest jakby końcówka tego węża. O, czekajcie, może tak to ma być. Tylko, że jak to teraz przekręcę, to mi się całkiem przekręci. Nie, 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 czekajcie. Może i tak, nie wiem. O boj. To będzie męczące. Cześć, Torgus. Aha. Okej. Dalej nie mam bladego pojęcia, jak ja to zrobiłam, szczerze mówiąc. Dla mnie ten obrazek trochę nie miał sensu. No bo tu wystawały takie te dzióbki i ja nie wiedziałam, że to tak zadziała nawet. Nie wiem, szczerze mówiąc. O, pancakes. Dzięki, twoje zdrowie. Jakoś to rozwiązałam, Seba, ale sama nie wiem jak, szczerze mówiąc. Bo dla mnie ten obrazek nie miał trochę sensu, ale no. Ojej. Czemu Torgus był jakiś taki trudny boss na koniec? Czy coś się zbagowało? Więc wąż i trójkąt z tego. Znaczy, no tak, ale widzicie, tutaj są na przykład takie dwie końcówki tu z tej strony. I ja myślałam, że one do czegoś będą pasować. A one tu wychodzą na zewnątrz, bez sensu. O, kocie uszka. Kocie uszka. Tutaj tak. Kocie uszka do 21:15. Jolo najlepiej robi zagadki, no chyba tak. Okej, mamy zapis, fajnie. Tu kolejny pan mnich, tym razem z czymś. Pewnie jak to wezmę, to on się na mnie wszystko rzuci. Całe zło tego świata. Dziękuję, Lawrence. Bardzo za cheerki. I za gratulacje też oczywiście. The Legacy of the Keepers. This one is interesting, a parchment paper which tells me about the legacy of Keepers of the Dark. Keepers of the Dark w ogóle to był ten dodatek do pierwszej części Dreadout. Tak swoją drogą. Dobra, znowu po indonezyjsku. Nie rozumiem. Fear not, all of you. Even the darkest night will set by the daylight. To wygląda tak, jakby to była jakaś sekta i oni wszyscy do niej należeli. Frustrująca końcówka. Multum przeciwników i checkpointy były w takich miejscach, że jeden błąd i całą walkę trzeba było zaczynać od nowa. O nie. Jedna sekwencja trwała zbite 50 minut. Masakra. No, to faktycznie. Brzmi ciężko. Be patient, all of you. This harsher plane is nurturing the powerful seed.
Rejoice, all of you. One day our true descendant will come. The child will deliver us from hardship in our sacrifices for mankind. This is our true legacy, the legacy of the Keepers of the Dark. Tutaj jakby oni czekali na mnie? Czy ja jestem tym dzieckiem? Nie wiem. Takie trochę... No, nic na mnie nie wyskoczyło. Rozumiem, że mam iść tędy. A co jest z drugiej strony? Z drugiej strony też coś jest i... Oha! Czy to przejdzie przez drzwi? Przejdzie. Ała! Z drugiej strony też jest! Diabie mnie! Planowane sekwencje i checkpointy. Coś nam to przypomina z wczoraj, czaty. Ej, co było wczoraj? Jezus Maria, co było wczoraj? A przecież wczoraj graliśmy w te customy. Ej, gdzie jest ten drugi? Okej, okay, na razie tu nie widzę. O, tu. Tu coś będzie. Ałano! Przecież go nie było! To tylko jakiś grubasek. Co on się tu wziął? Dobra. Lara 2D. No. Przepraszam, ja dzisiaj nie myślę. Aha, wczoraj te checkpointy oszukane. No, racja. W 2D, faktycznie. No właśnie, oszukane to było, Lauren, dokładnie. Matko, w ogóle co za laleczki. Get creepy. Ogrywajś? Nie. Co to jest w ogóle? To są serca? Szczury? Co to jest? Mogę to zabrać? Keyholes. There are two of them. Aha. Potrzebuję dwóch kluczy, żeby to otworzyć. Świetnie. Ktoś tu też jest. Boże, ale ona serio ma wielką tą piwnicę. To jest nienaturalne. Mieć taką dużą piwnicę. Czy tam było z drugiej strony przejście? Tu na pewno coś jest. O, 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 o. Pewnie. No, musi mnie zaatakować. Żebym w ogóle go zauważyła. No przecież bullshit jakiś. Nie pamiętać, co się robiło tydzień temu, to normalne. Nie pamiętać, co się działo 24 godziny temu. No, Skipper, ostatnio u mnie się dzieją takie rzeczy, że... Trochę mam prawo nie pamiętać, co się działo poprzedniego dnia. Jezu, bo ja się już tu zgubiłam, nie? Jakaś mapa by mi się przydała. Aha. Jakieś dziwne rzeczy tu są. Taki ładny, zielony tygrysek. To jest w ogóle takie bez sensu przejście. No ale dobra. Jaką wypasioną ma w tej piwnicy? Salon, schowek, na lalki, jakieś dolary? Nie wnikam.
Ja nie bardzo znam tą grę, ale czy jedynym sposobem na walkę z demonami jest robienie im zdjęć telefonem? Te demony, które... Znaczy te duchy, które nie mają takiej cielesnej powłoki, w sensie nie są fizyczne, tylko bardziej właśnie takie jak duchy, to faktycznie robimy im zdjęcia i je w ten sposób zabijamy, a jeżeli są takie potworki, które mają bardziej fizyczną formę i mamy akurat broń białą, to możemy atakować bronią białą. No ale akurat mamy taką sekwencję teraz, że są same duchy, w sensie takie same istoty, którym możemy robić zdjęcia. Okej. Okej, ładny obraz. Podoba mi się. Są coś na tych obrazach w ogóle? O, kicie. Ponad połowa Torgus. Bliżej końca. Czy ona cały hajs wydała na laleczki? Możliwe. A tu dalej mogę iść. Ja pierniczę. Po prostu ja mam wrażenie, że to się ciągnie bez końca. No dobra, mamy tu coś. Pewnie zaraz mnie tu coś znowu zeżre, bo nie zauważę tego. O! Tu! Ściana! Patrzcie! Stajne przejście. Ale tam coś jest. A! Jezus Maria! Duch mnie zeżarł, no. Ja fikole. Ej, jaki on jest szybki! No chyba jakiś żart. Kurde, muszę mu flashem chyba zrobić. Ej, no jak ja mam go ominąć? No halo! To jakiś bullshit, nic nie widzę. Czy on tu za mną wlezie? O! A nie! Dobra, nieważne. Ej, właś tam Linda z powrotem. Właś tam! Nie! Wlazł tu za mną! Kurde! Zeżre mnie. Zeżre mnie jak nic. Nie mogę go ominąć teraz, oczywiście, bo wlazłam w ciasny korytarz. No, ale nie spodziewałam się, Precel. Myślałam, że tam jest ten. Myślałam, że tam jest duch jakiś schowany w tej ścianie, po prostu. I będę go mogła zabić w ten sposób. No, zażarło nas. Ale on był strasznie ten... szybki. Ja nie jestem w stanie zrobić tak szybko zdjęcia. Aha, rozciąganie było. Ojej, nie zauważyłam. Przepraszam. Już. Dziękuję. Aha, i teraz... Gdzie ja jestem? Ej, gdzie ja jestem? Ja nie schodziłam po żadnych schodach. Aha! Ej, ja jestem dopiero na początku tej sekwencji całej? O mój Boże! Jaka masakra. To może teraz pójdziemy w tą stronę. A i woda jeszcze, sorry. Wasze zdrowie. Już zrobiłam rozciąganko. Przepraszam, jestem dzisiaj nie do życia. A, nie chce mi się całej sekwencji robić, ale lipa. O matko, tu jest znowu coś. Co to jest? Bathroom Gandasis, co? O, the diary. It contains daily reflections of the patriarch. One page does contain interesting information about some mechanism in the house.
them contractors, they cost me a fortune for making these contraptions in my house. I tell the boys to finish them for good after their work is done. A, czyli są jakieś dziwne rzeczy w tym domu. Nic dziwnego. Gdzieś tu coś jest. Gdzieś tu coś jest, pewnie tu. No oczywiście, oczywiście, że musi mnie zeżrzeć, zanim go zauważę. Nie, no zostaw. Ty bucu. Oczywiście nie załapałam się na ten widok, o nie! O nie! W piwnicy można by było zrobić jakieś zoo. Bohaterka musi być strasznie apetycznym kąskiem. No popatrz, jakie ona ma walory! Ach, te walory. Sama bym ją zjadła. O, Jezus, znowu jakaś zagadka dziwna. Toggle switch. Co? Aha, bo to są na wciskanie przycisków. Okej, cokolwiek. Coś zrobiłam. Mam jakiś item. Lifestone. The crimson vibrancy of life is nothing but deceitful. May she who reincarnates death clear our eyes from illusions. Okej. Nie do końca wiem, jak to działa. Wyładniała od poprzedniej części. No, to prawda. Coś poklikałam i zniknęło. Jolona i super. No cóż. Okej, to przynajmniej z tej strony było mniej roboty chyba. Chociaż tam jeszcze jakieś drzwi widziałam. Z tamtej strony. A co jest tutaj? To jest jakieś znowu przejście. Może tu też... Może to prowadzi... Jezus. Nie, to prowadzi w jeszcze inne zakątki. Ja pierniczę. Aha, locked from the other side. No dobra, przynajmniej tyle, że zamknięte drzwi. Już pewnie dojdziemy tam z jakiejś innej strony. Aha, kocie uszka już można ściągnąć. Ach, i tak jestem już trochę zmęczona tą grą. Chyba zaraz ją skończę, bo nie mam siły. Czy ty nam coś sugerujesz? Nie wiem czym, ale staram się nie. Dostałaś kamulca, ale ładnego, czerwonego. Takiego. Mrymry. Mrymry. Tu na pewno coś będzie chciało mnie zeżreć. To nie wygląda dobrze. Jest jakaś beczka. To też wygląda jak jakieś odrapane, ale to by było bez sensu. Gdzie ja idę? Aha. Jest dalej jakiś korytarz, matko jedyna. O nie. Dobra, tu na lewo idziemy najpierw. Jezu, gdzie ja jestem? To jest istny labirynt, w ogóle nie mogę tu wejść, prawda? Nie mogę tu wejść. To jakby jest tu rączka, ale nie da się pchnąć. Może da się to jakoś zdjęciem. Nie wiem. No serio, te korytarze są za długie. W ogóle
W ogóle już straciłam rachubę, gdzie byłam, a gdzie nie. O-o. Tak, Dawid, będzie jeszcze Lego. O matko, gdzie jestem znowu? Co to za miejsce jest? Matko jedyna. Ojeju! Dziękuję za subskrypcję od Skipera dla 10 ludzików, matko. Subskrypcja dla Olutek, dla Kamila, dla Pancakesa, dla Katmami, dla Chrisa, dla Kupsi, dla Zielarza, dla Krzysztofa, dla Legiona, dla Pani Pubupandy. Matko! Szalony człowieku, dziękuję. To co się podziało? I jeszcze, ojeju, jeszcze tutaj Dawidowski rozdaje 10 subskrypcji. Chyba są jakieś promocje na te subskrypcje, prawda? Ja już nie ogarniam tego powoli, ale... Dziękuję. Dla Treasure Hunter, dla Mood Asi, dla Dawida, dla Kamila, dla Miry, dla Ki... chyba. Czasoniksa, dla Jupiter Van Beast, dla Lucky, dla Szefi. Matko, nawet nie wiedziałam, że tyle osób mnie ogląda. Takie długie pomyślenia, to trzeba będzie się wracać. No, właśnie. Szaleni ludzie, Boże. Dziękuję, Lorenz, za cirki jeszcze. A właśnie, no, 20% zniżki. Tak też myślałam, że jakoś tak... No, jesteś pod stałym ostrzałem. Dziękuję bardzo. No bo wiele z tych osób się nie udziela na czacie, więc nawet nie wiedziałam, że te osoby mnie oglądają. To jest takie dziwne uczucie, nie? W każdym razie dziękuję bardzo. Chciałabym dać to jakiegoś... to jest złote jajko. O, znowu to samo. Znowu coś na YOLO trzeba poklikać. Dziękuję, dziękuję. Chciałam jakiś checkpoint, żebyśmy mogli skończyć. Myślę, że jak zrobię tą zagadkę, to będzie checkpoint, tylko teraz mi i tak nie idzie ładniej, jakbym chciała. Nie, bo mi zostało to. Oh my goodness. To rozwala to. O, Jezus. Teraz już mi YOLO nie wychodzi. O, zrobiłam. Dobra, nieważne. Dobra, mamy zapisane. Zobaczmy. Aha, teraz dostałam jakąś złote jajko. Flower Stone. Czyli my zbieramy tutaj jakieś stony w tej jednej wielkiej piwnicy. Flawless beauties will someday wither. Maybe offerings will not offend she who possessed dreadful beauty. Aha, chyba na pierwszego suba, a tak to nie ma. A, dobra, rozumiem, spoko. Jeju! Aha, teraz dopiero załapało, że cirki weszły. Dobra.
No chyba, że akurat nie działa. Złote jajo, tak. Kolejny kamulec. No, dobra, to myślę, że tu sobie skończymy. Co prawda to jest trochę strzał w kolano. Bo obawiam się, że następnym razem, jak będziemy grali w tą grę, to nie będę pamiętać do końca, gdzie byłam, a gdzie nie. Ale no cóż, tak nie mam już siły na to dzisiaj. Więc sobie daruję. A następnym razem spróbujemy to jakoś ogarnąć. Ale to miejsce jest przeogromne w tym akcie. Naprawdę, przeogromne. Ja nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. Aha, jest kolejna fala, o matko! Jeju, dziękuję Dawidowski. Dla Shadow Lee, dla Rayana, dla Masy, dla Mopsik Klopsik, dla Kamilos, dla TP, dla Matt Corgi, dla Lovely Kitten, dla Werci. Wercia też przyszła i albo się nie przywitała, albo nie widziałam. I dla Relic Hunter, dziękuję bardzo. Sobie teraz, ile ja nawet nie wiedziałam, że oni tu siedzą i oglądają. No właśnie dlatego mówiłam Sebuś, że się dziwię, że... bo ja ich po prostu nie kojarzę, nie? Też. Dla tych subów. Jej. Dziękuję bardzo. Teraz będę miała same kwiatki na tym, na czacie. To jest jakiś konkurs? Właśnie nie wiem. W końcu pierwsze miejsce na liście. Ojej, Dawidowski, wywalczyłeś sobie, gratuluję. Hej, Zwai. I dziękuję, Lawrence, za cheerki bardzo. Mnie tu nie było, a dostałem. No, czasami nie trzeba być na liście widzów, żeby dostać. Bo to chyba jakoś inaczej działa, też nie wiem w sumie. No faktycznie, Dawidowski ma pierwsze miejsce, drugi jest Skipper. A trzeci Stormblast. Nice. I teraz będzie mi cały czas pyrkać. No, raczej nie rozdawajcie swoich pieniędzy po pijanemu. Już miałam jedną taką nieprzyjemną sytuację trochę. I wolałabym, żebyście nie rozdawali swoich pieniędzy po pijanemu. Proszę. Dobrze, moi kochani, to w takim razie zrobimy sobie przerwę, tak z 10 minutek, żebym się ogarnęła i pójdę chyba jeszcze coś zjeść na szybko. Dobrze, dziękuję Lawrence bardzo, że byłeś. Dobrej nocy. No, była taka sytuacja roleplaying, dlatego zawarłam też chyba albo w regulaminie, albo gdzieś tam poniżej odtwarzacza na Twitchu, żebyście, no, zważali na to, jak rozdajecie swoje pieniądze. No. Dobrze, dobrej nocy wszystkim, którzy idą, a my robimy 10 minut przerwy i wrócimy z LEGO DC Super Villains, także... Także no, za chwilkę, za jakiś czas wracamy.